Cześć, kochani. Therapeutic Mama tutaj. Dzięki, że jesteście teraz z nami. Dzięki, że oglądacie. Wiem, że macie wiele rzeczy, które moglibyście robić w swoim życiu, a wybieracie, żeby być z Therapeutic Mama. To jest dla mnie taki miód na serce, naprawdę. Jeżeli jesteście nowy do ten kanał, jestem matka czworo dzieci, który cały czas patrzy głębiej w tej macierzyństwie, żeby zobaczyć tak naprawdę, na czym polega macierzyństwie. Pytanie do Was, jak było Wasze święta? Jak odczuwaliście czas z rodziną? Jak się czuliście, byliście w Polsce, czy jesteście za granicą? Jestem bardzo ciekawa, gdzie jesteście. Daj mi komentarze, jakby co odczuwaliście podczas swoich świąt? Czy odczuwaliście jakieś schematy, czy czuliście, że o kurczę, powtarzam te same rzeczy? Czy czuliście, że coś nowego się działo u Was? Idziecie do przodu, czy jednak czujecie, że stoicie w miejscu i tak tkwicie w takim miejscu? A czemu zawsze tak jest na święta? Jestem ciekawa. Okej, kochani, mam dla Was kilka fajnych rzeczy. Chcę Wam pokazać trochę nasze święta, bo było ciekawe. W tym roku święta dla nas było takie wycieczkowe. Pojechaliśmy na wiele fajne miejsce. Jeden z tych było do Fort St. Angelo naprzeciwko. Pamiętasz, ile byliśmy dokładnie na drugiej stronie wczoraj? No tak. Gdzie byliśmy z Ilią na ostatnie wycieczka, powiedziałam Wam, że po drugiej stronie było taki fort. Tam byliśmy tym razem z wszystkich czworo dzieci. Co tam jest? Hej, uciekłeś! O nie. Bez walki. Chodź, mamo, chodź! Co tutaj jest? To jest coś dobrego. O, wow! Dobra, oglądajmy. Już idę. For St. Andrew promises an enticing occasion. Samochody w ogóle jeżdżą? Czy da się, mamo, szybciej przejechać ze Sliemy do Walety? Nie, to nie jest most. Patrz, tam... To do czego on służy? Dokładnie. A, bo tam jest latarnia. Byliśmy tam. Widać to tam. Saint Ej, ale Elmo. To jest dobrze zrobione, bo tutaj jest takie fajne zabezpieczenie przed falami też. I też zabezpieczenie przed wojną. No. Nie, to było zabezpieczenie przed piratami. No tak. Poczekaj, właśnie... Tam może na to, tu. Poczekaj, ja pójdę na drugą stronę. Ty mu ciągniesz? Chodźmy, jak skończycie, to chodźmy tutaj, poczytamy o tym, okej? Okay? Noa, uważaj tam. Teraz ja! Uważaj na ludzie. To jest dla mnie niesamowita informacja, że podczas wojny druga wojna, to... O, teraz mam ostrość. To Malta dostała więcej bomby niż w całej Europie. Najwięcej bomby w Europie lądowały tutaj na Malcie. Malta była taki bardzo, bardzo ważny część tego drugiego wojna i też pierwszego wojna dla Brytyjczyków, żeby oni mieli bazę, żeby atakować miękki brzuszek wrogi Niemcy. No, więc to jest bardzo ciekawa informacja. Czy słyszeliście o tym, że tutaj najwięcej bomby lądowały? No, na Malcie? Na Malcie. No nie, myślałem, że w Polsce. O, to też. Później mieliśmy sobota w domu, to było takie przyjemne, tańczyliśmy, zwariowaliśmy, przytulaliśmy się. Ho, to było taki fajny dzień, taki bardzo przyjemny dzień. Szaleństwo, to było takie zabawne. Teraz na Malcie poznaję ten taki lżejsza strona siebie, ten taki zabawny. Przytulne, ten taki miłosny matka, który trochę w Polsce mi to brakowało. Jakby czułam, że jest taki dystans między ja i dziećmi. Jesteśmy bardzo blisko teraz. My siedzimy na plaży, gadamy, pokazujemy, zobaczymy, jakby... No, to było fajne. A kolejna rzecz, którą robiliśmy, było figoli. Siłem Boga na pogrzebie. Ładnie wyglądacie. Chyba jest fokus. Mogę? Będziemy zaczynać. Tak.
mamy. I tutaj mamy dwa jajka. Tutaj mamy trzy. Egg yolks. Trzy jajka. Wy... To co to jest? Jesteście to jest? Z nami. Co to jest? To jest wanilia. Właśnie zaraz wszystkim pokazujemy. Okej. Okay. Tutaj jest składniki co? Mąka? Mąka, migdały. To są migdały. Tak, to co mieliśmy. Tak. To będzie opyszniejsze. Tutaj jest cukier. Ale to jest taki tajemniczowy. Zaraz wam powiem osobno, jak to jest cukier. Tajemniczy? To też. To jest cukier. Samo? Tak. Tutaj jest do filling, bo mamy dwie rzeczy. Mamy tutaj mamy masa, tutaj mamy filling. Mamy tutaj mąka ekologiczna, mamy tutaj masło lokalne. A co to jest? Tutaj jest pomarańcze. A wiecie skąd te pomarańcze? Pamiętacie? Od Thrive. Is it okay if you guys are in the trees? You can? Yeah. Z mandarynka. Zrobiłam taką małą. Z mandarynką? Wow. Tak. Taka duża. Wow. And I don't know if you can be in the tree. Pick what's on the ground. Don't pick them out of the tree. No, you're allowed to pick them out of the tree. Are you sure? Yeah. Okay, okay. A dog got in here today. A dog? Oh, wow. Yes. Od tego festiwalu, gdzie byliśmy na ten chai festiwal, tam są ich ekologiczne pomarańcze. Ekologiczne pomarańcze. Nie, to były mandarynki. Tak, i to właśnie jest ten skórka. Tutaj są bio cytryny. Tutaj rosną nadziewie. Bardzo fajne na malasze lokalne. Figoli są tradycyjne maltijskie pastry, taki ciasteczka, który jest zrobione z mąka, cukier, masło, dużo ilości. A później to jest taki warstwy pośrodka, który jest zrobione z migdałami, taki z mąka migdałowa, ale też po prostu zblendowane, zgroundowane migdałe. To jest taka masa, która idzie po środka dwie różne ciasteczka i jest przepyszna. Kuku! Noa, uspokój się. Masz swoje? Mam. Dobrze. Moje jest największe. Mam. Masz swoje? Tak. Patrz, jak ja mam fajne. Bardzo ładnie. Okej, okay, kto jest pingwin? Ja. Okej, okay, kto jest motylek? Mama! Kto jest gwiazda? Ja. Ilia. Kto jest piesek, kotek? Ja jestem kotkiem. Okej, okay, i kto jest ostatni najlepszy? Ja. Najlepszy? Uśmiech kanapa. Patrz, ten co ma pizza. Zresztą pizza. Ja już mam skończone. Mamo. Z gumką to było. Wszystko. Yes. Piękne, very nice. Ja już mam prawie. Też tu mogę wsadzić? Oh my goodness, amazing. What? A wiesz, że to ma być do środka? A ci robisz wiem, inaczej. Wiem, ale ja robię inaczej. Patrz, tak, o. To mogę już to wsadzić? No to rewelacyjne. Nie, musisz tam na blacie. Na blacha. I później wszystkie kładamy. Ale nie otwieraj to szeroko, bo to będzie jak nie ciepło. Tutaj jest new. Tutaj jest moje jajko. I będziemy po pieczenie udekorować. Potem robiliśmy karczochę. O, oh, wow. Chodźcie, musicie zobaczyć. Chodźcie, zobaczycie, to jest takie ładne. Zobacz. Ładne, co? Karczochy są też taki tradycyjny maltijski. Bardzo im smakowały, zjedliśmy dużo tego. To było bardzo pyszne. Jak nią? Dobra. Smakuje ci? Rozumiesz, jak to zjesz? Karczochy sukces. Jak ci smakuje, Ilia? Dobrze. Dobrze? Dobre są. Ale ty masz największe, dziewczyno. Smakuje ci? Mhm. No to fajne. Ja tutaj zjem swoje. Będzie pyszne. A później na niedzielę poszliśmy do... To jest taki festiwal, który się nazywa Art Explorer. To jest bardzo ciekawe. To jest żaglówka, która płynie przez cały Mediterranean. Put on your shoes. Tak. So that we don't get the boat. Tutaj. Sit down. Here's the boat. To jest żaglówka, która jest płynącym museum.
I tutaj jest taki mały projekt przed. Będziemy zobaczyć. Zobaczymy, o czym jest ten projekt. Później idziemy na żaglówce. Mamy zakryte stopy wszyscy. Słyszę coś. Teraz słuchamy taki coś na jedno. Skończyliśmy tutaj oglądać, ale słuchać. Bardzo ciekawe. No, tędy, this way. Teraz idziemy. Ja, to works, right? Teraz idziemy Jest taki instalacja i pokazuje różne artystyczne sztuki, ale w innym sposobie, taki bardziej nowoczesny. I moje dzieci tam były, trochę się zaczynają doceniać inne rzeczy. Ina, to jest bardzo ciekawe, ona zaczęła się nauczyć po chińsku. To jest... Patrz, jak jest mocniej. I wtedy co? To jest halo? Fajnie! Po prostu. To jest bardzo ciekawe dla mnie. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale ja pamiętam jako dziecko, ja się strasznie nudziłam. Strasznie nudziłam. Byłam w domu, oglądałam mnóstwo telewizji i kisiłam. I ja chciałam coś robić. Chciałam, żeby moje rodziców mnie gdzieś zabrały na jakieś fajne przygody, żebyśmy coś robiły. Proszę, Radina. Ale Ina mi pomogła. Pomagała. Dzięki, Ina. O. Dzięki, mam. Ja też nie. Wow, no udało ci się. Śliczne. Widzę, że zaczynają doceniać. Na każdy koniec dnia my robimy taki high-low buffalo. Zrobię cały film o tym, bo to jest bardzo fajne ćwiczenie. Mają mi powiedzieć, co było najlepsze, co było najgorsze i co było takie średnie, bardzo przyjemne rzeczy w ich dzień. I zawsze oni nie chcą jechać na tej wycieczki, ale zawsze po koniec dnia mi mówią, wiesz co, moje high, mój najlepszy moment było, jak byliśmy na tym wycieczce i to robiliśmy, nie? To jest ważne, bo ja zaczynam, ja słucham, co oni lubią, słucham, co nie lubią i zaczynam jakby dostrajać moje prace z nimi według to, co oni lubią zrobić. Są dużo komentarzy na YouTubie, co ja robię, szukam jakieś czarne dziury, to jest niewłaściwe, co ja robię. I to, co bym powiedziała kobiety, jak ty ruszasz w twojej drodze i zaczynasz nad sobą pracować i zaczynasz budować siebie i idziesz na mocny krok do przodu i ludzie będą zawsze ci oceniać za to, zawsze będą mieli coś do gadania, zawsze będą powiedzieć, że to jest niewłaściwe, bo sami się boją zrobić swój pierwszy krok w swoim życiu. A jak już jesteś dalszy na tej drogi i robisz coraz większe kroki, ludzie będą naprawdę gadać dużo. Ale powiedziałabym do tego, rób swoje, bądź u siebie. Naprawdę zapytaj siebie, co jest dla siebie potrzebne, bo twoje komórki potrzebują coś innego niż czyjeś komórki. Twoje traumy potrzebują coś innego do rozwiązania niż czyjeś. Moje rozkminienie, moje życie, dużo, dużo, dużo we mnie się sprząta w tym życiu. I ja absolutnie nie będę to hamować. Ja się tak cieszę, bo ja chcę to robić już ostatni raz. To jest dla mnie wystarczające tutaj na tą ziemię. I zrobię to dobrze i głęboki i pełen siebie. I nie wszyscy są na takim etapie, nie wszystkich takich chcą żyć. Niektórzy chcą siedzieć spokojnie, bezpiecznie w swoim miejscu i to jest dla nich okej. I trzeba im to tam zostawić i niech oni tak żyją. Ale ja tak nie żyję. Ja idę full, 100%, cały czas, zawsze. I to jest mój sposób. I jeżeli ktoś tego nie lubi, to lepiej oglądaj inny kanał na YouTubie. Prawda, bo to nie ja. I ja chcę, żeby kobiety były tutaj, które naprawdę żyją 100% i idą full do życia i otwierają się i rozłożą swoje całe ciało w tym życiu i zaczynają zrozumieć, ok, to jest kobiecość, to jest macierzyństwo, to jest bycie człowiekiem, to jest bycia babcia, jak będziemy w przyszłości, to jest bycia na ziemię. To w tym życiu
Ja się to dowiem i się tak z tym dobrze czuję i wiele lepiej się czuję teraz niż jak przyjechałam na Malcie. Ja czułam się fatalnie, jak przyjechałam na Malcie. Ja się czułam zmęczona, wściekła, wkurwiona i pełen irytacji, frustracji i żal. A teraz, będąc sama w swoim przestrzeniu, robiąc swoje, będąc z dziećmi, mając swoje wpływ na nich, poznając siebie tylko i wyłącznie z nimi, ja znalazłam siebie. Znalazłam moje macierzyństwo. Nie wszystkich na internecie, którzy komentują, że moje. A jakbym słuchała wszystkich, wiesz, gadających, albo czytałabym wszystkich komentarzy, bym to przejmowała, to bym tego nie znalazła. Jeden komentarz, który bardzo mocno mi dotykał, było: o, mówisz na twoje warsztaty, a ty sama nie wiesz, od czego chcesz, kobieto. Ty sama nie wiesz. Ja wiem, co ja chcę. Ja doskonale wiem, co ja chcę. Ale to nie jest łatwe. Możesz wiedzieć, co chcesz, ale czy ty potrafisz robić kroki do tego, ku temu? I wszystkie moje warsztaty, wszystkie warsztaty kobiety, które doświadczałam, było po to, żebym miała odwagi robić ten krok, który robiłam teraz. Żeby wyjechać do dupy sytuacji, które kładało mi w takim stres, frustracji i żal. I miałam odwagi dzięki tą pracy nad sobą przez wiele, wiele, wiele lat. I po to robiłam tą pracę. Ale ja tego nie wiedziałam wtedy, że robię tą pracę, żeby móc być tu. Ja wiedziałam, że robię tę pracę, bo robię. A później zobaczysz po co. A po to, żebym była tutaj. Nowy etap życia. I dużo z was piszecie to na YouTubie, piszecie: o, wow, nowa era, Dawina, byłam z tobą od początku, teraz jestem z tobą, idąc dalej. Kocham was za to naprawdę, bo czujecie tę nową erę. Ja też to czuję. I to jest zachwycające, po prostu zachwycające. Teraz, kochani, chciałabym dać trochę przestrzeń na Therapeutic Mama, na niesamowite dzieło wasze. Jest taka kobieta, Agnieszka Turek, która jest malarka, rysuje, maluje i ma niesamowite umiejętność, niesamowite oko na naturę i maluje rzeczywistość w takim niesamowitym sposobie, że aż szok. Może widzieliście, u mnie w domu wisi jedno z jej zdjęciek, które ona malowała dla mnie i ja byłam z tej zdjęcia zachwycona, naprawdę. Więc jeżeli potrzebujecie, szykujecie nowe mieszkanie, potrzebujecie jakieś artystyczne dzieło, które jest od kobiety, które intuicyjne, które od serca maluje i czujecie, że chcecie to zobaczyć na swojej ścianie jako inspirację dla siebie, do twoje dzieło, to zobaczycie na jej Instagram, na jej stronę internetową i wspieracie lokalne artyści. To jest dla mnie zawsze najlepsze, zamiast wspierać IKEA albo wspierać Castoramię, kupując jakiś po prostu obraz z sklejki stamtąd, to możecie wspierać kogoś lokalny, który naprawdę daje serce do swoje dzieło. Kocham was bardzo. Therapeutic Mama tutaj. Zróbcie swoje. Mam nadzieję, że wasze święto było super. Pamiętajcie o Agnieszce Turek. Jeżeli chcecie przepis na figoli, będzie w deskrypcji. Jeżeli chcecie przepis na tej karczochy z takim stuffing, to jest w deskrypcji, zobaczycie. I bądźcie z nami na kolejne vlogi, bo będą ciekawe. Będziemy robić wycieczki, będziecie z nami, co możecie robić na Malcie, jak można troszeczkę zainspirować dzieci do myślenia troszeczkę szersze. Zobaczymy. To pa, kochani. Do zobaczenia.